Jestem zawsze w szoku, widząc, że fotografowie przez nieznajomość jednej funkcji Lightrooma obniżają jakość swoich zdjęć i marnują potencjał swoich aparatów i to niezależnie od tego, czy fotografują rok, czy kilkanaście nawet lat. Na szczęście dla takich problemów powstał ten kanał, także zaczynajmy. Tak wygląda obróbka większości z nas. Ekspozycja ok, kontrastu trochę więcej, podświetlenia, no zróbmy trochę jaśniej, cienie trochę mniej, biele, czernie, dobra, to zostawię niezmienione. No i gitówa Essa, mamy zdjęcie. Błąd. Oczywiście błąd nie my wszystkim, bo ekspozycję i kontrast faktycznie mamy dobrą, ale suwaki podświetlenia i cienie, inaczej shadows i highlights, o tym musimy porozmawiać. Czy zastanawiałeś się, jak to jest, że na początku już ustawiliśmy jasność, a potem są jakieś suwaki znowu do ustawienia tej jasności? Wydaje się być to nieintuicyjne i takie dokładnie jest, ale trudno, wejdźmy w trochę teorii, żebyśmy mogli to przynajmniej my dobrze zrozumieć. Każde zdjęcie, które wychodzi z naszych aparatów posiada coś takiego jak zakres dynamiczny. I niestety nie ma synonimu do tych dwóch słów, więc będziecie je słyszeć non stop. Ale czym jest ten właśnie zakres dynamiczny? Najlepiej wyjaśnić to na kilku przykładach. Wyobraź sobie, że robisz zdjęcie jaskini, nad którą świeci bardzo mocne słońce. Jeżeli Twój aparat posiada szeroki zakres dynamiczny, to jesteś w stanie zrobić zdjęcie w taki sposób, że nie dość, że ta ciemna jaskinia widać co w niej jest, to jeszcze Słońce nie jest białą plamą, ale jest tam coś poza tym słońcem, czyli i jest te jasne słońce i ta ciemna jaskinia i wszystko tam widać. Czyli zakres dynamiczny to zdolność aparatu do przechwytywania jednocześnie tych ciemnych punktów, gdzie są szczegóły oraz tych jasnych, gdzie też widać szczegóły jednocześnie na jednym zdjęciu. Oto zdjęcie z niskim zakresem dynamicznym i to samo z wysokim. Zauważ, że kolor i jasność twarzy Natalii zostaje dokładnie taki sam, jedyne co się zmienia, to tylko i wyłącznie to, ile widzimy z tyłu, w jej pokoju. Zauważ, że na tym pierwszym zdjęciu nawet nie widać, co jest na parapecie, jest tam biała plama. Powiększamy zakres zamiczy, nagle widzimy wszystko, a jednocześnie przód naszego zdjęcia, cienie, twarz Natalii i tak dalej zostaje bez zmian. Wygląda to jak magia, ale dokładnie to potrafią nasze współczesne aparaty i my tego nie wykorzystujemy, bo nie mamy świadomości, że tak w ogóle można, albo że tak trzeba, albo jak to zrobić. Inny przykład, tym razem jeśli chodzi o cienie, zauważ, że jeśli na tym zdjęciu mamy wąski zakres dynamiczny, to tam gdzie siedzą ludzie jest znowu czarna plama, nie bardzo tam się ta nic dostrzec, a gdy rozszerzymy zakres dynamiczny, nagle widzimy kontury ludzi, jesteśmy nawet w stanie ich policzyć. Generalnie zdjęcie jest dużo bliższe temu, co widzą nasze oczy. Poza tym, właśnie że widzimy więcej, jest jeszcze druga zaleta. Niewątpliwie te zdjęcia po prostu lepiej wyglądają. Mają jakąś taką lepszą plastykę, są mniej pościskane, jest takie szersze, żywsze. Dokładnie tak, właśnie jak mówiłem. Tak, jakby to widział nasz wzrok, a nie aparat. Jeżeli kiedykolwiek miałeś takie myśli, dlaczego nasze smartfony robią lepsze zdjęcia niż aparaty. Na niektórych kadrach to właśnie to może być jeden z tych powodów, że smartfony mają tak zrobione oprogramowanie, że ten zakres dynamiczny wydobywają od razu, nie musimy na to w żaden sposób wpływać. Jest takie przetwarzanie tych zdjęć, że ciemne punkty się rozjaśniają. Te jasne się ściemniają i jest taki tryb, to się nazywa ogólnie też HDR i w taki właśnie sposób smartfony często robią lepsze zdjęcia niż aparaty przez to właśnie, że to wszystko jest wbudowane i nie musimy o tym myśleć. Niestety w rawach, w naszych lustrzankach trzeba to po prostu już zrobić w postprodukcji, nie zrobi się to samo. Zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Zobacz sam jakby ten kadr wyglądał, gdybyśmy zmniejszyli zakres dynamiczny. Okropnie, co? Nie dość, że lampy z tyłu walą po oczach, to jeszcze wszystko jest takie jakieś dziwne, takie amatorskie. Wróćmy teraz do normalnego, szerokiego zakresu, dynamicznego i od razu lepiej, prawda? Właśnie w taki sposób to wszystko działa, w tym wypadku na moim Sony A7 III. Więcej detali, lepsza plastyka. A to wszystko na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięciu suwaków, bo ktoś wymyślił, że właśnie te dwa suwaki sprawiają, że możemy z tego korzystać i nikt nam o tym nie powiedział. Nikt nam nie powiedział, że to nie są suwaki od jasności, tylko od zakresu dynamicznego. Szok, prawda? Być może dla Ciebie tak, być może dla kogoś innego nie, ale tak to właśnie jest, że te dwa suwaki determinują niejasność. Jasność jest tam, gdzie jest ekspozycja. To są suwaki właśnie od zakresu dynamicznego. Możemy powiedzieć, że przez nieużywanie ich odpowiednio cofaliśmy nasze zdjęcia o kilkanaście lat w rozwoju technologicznym, bo dopiero od niedawna jesteśmy w stanie tak dobrze to wszystko wykorzystywać. Czas na rozwiązanie, czyli jak je używać poprawnie. Ustaw poświetlenia lub inaczej highlights na minus 100 lub bardzo blisko tej granicy, a shadows czyli cienie na plus 100 lub też blisko tej granicy plus 100. Na każdym Twoim jednym zdjęciu, właśnie w taki sposób. Najlepiej się w ogóle od tego zaczniesz, i dopiero potem zajmiesz się kontrastem i jasnością, żeby to wszystko potem wyrównać. Nie na odwrót. Najpierw podświetlenie i cienie, dopiero potem jasność i kontrast. Jeżeli zdecydujesz się kupić mój Olszewski preset, którego używam na każdym swoim zdjęciu, to tak naprawdę masz te dwa suwaki już ustawione od początku, i w taki sposób ja i moi klienci tak naprawdę od razu osiągaliśmy już taki efekt filmowy zdjęć. Czy są jakieś wyjątki, przy których nie powinniśmy tak szaleć z tym zakresem dynamicznym? Do głowy przechodzą im przynajmniej dwa takie przypadki. Pierwsze to są zdjęcia studyjne, gdzie mamy masę rozstawionych sztucznych świateł, i tak naprawdę one już robią na tyle dużo roboty, że dodawanie zakresu dynamicznego sztucznie, a czy sztucznie, właśnie przez aparat, może nam troszkę. Zniekształcić powiedzmy te efekty, które osiągamy dzięki sztucznemu oświetleniu, które samo wypełnia pewne miejsca, które potrzebują więcej detali. W studiu faktycznie warto je ograniczyć. A drugi przypadek to, gdy intencjonalnie chcemy, nie chcemy tylu detali w cieniach. Na przykład to będzie fajne zdjęcie, żeby to zobrazować. Mamy fajne zdjęcie, jest w nocy. A tam w tle, gdzie jest czarna plama, się wydaje, wyrywa się płot, którego nie chcę i mogę go albo występować, ale to by zajęło naprawdę sporo czasu. Więc w tym wypadku, gdy obniżę troszkę te cienie, to on bardziej e, zniknie, troszkę bardziej się ukryje, więc to są takie powiedzmy dwa wyjątkowe przypadki. Wreszcie naprawdę w prawie 99,9% zawsze ustawiamy to na minus 100 i plus 100 cienie. Highlights minus 100, shadows plus 100 i w taki sposób zostawiamy to ustawienie i dzięki temu używamy w 100% nasze aparaty. Niesamowite, prawda? A może co jeszcze ważniejsze, tracimy mniej czasu na bezmyślne przesuwanie suwakami i możemy skupić się na obróbce oraz selekcji zdjęć. Poza oczerski preset polecam jeszcze mój kurs fotografii ślubnej, który tutaj teraz możecie zobaczyć. Jest to kurs, w którym pokazuję jak A do Z wykonywać zlecenie ślubne. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!